Krewiska koło Poznania. Jesteśmy w strefie zamieszkania. Jak wiadomo, 20 na godzinę, pierwsze na pierwszeństwo oraz parkujemy w miejscach wyznaczonych. W tej strefie zamieszkania, jak widzimy, to każdy parkuje jak chce. Ale zaciekawiła nas tutaj strefa ruchu. Pierwszy przypadek widzimy, że strefa ruchu jest w strefie zamieszkania. Konsekwencją tego znakowania jest to, że obowiązują tu w pełnym zakresie przepisy dotyczące ruchu drogowego. Absurd. Absurd całkowity, bo wymagałoby też tego, żeby dzieci, które tutaj poruszają, też przestrzegały takich przepisów. To jest abstrakcją. Tak się zastanawiamy, co kierowało zarządzającego ruchem, czyli prawdopodobnie gminą Komorniki, że zrobił takie dziwne oznakowanie, a jednocześnie nie wyznaczył miejsc do parkowania. Z tego oczywisty wniosek, że wszystkie samochody stoją tu nielegalnie. I gdyby straż gminna przyjechała, każdemu mogłaby wyłupać mandat. Dotyczy to całego osiedla. Coś tutaj jest skopane. Panie wójcie, czy jak pan jest, to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Dziękuję.